Pan naczelnik Krzysztof Leżyński z Wydziału Edukacji dzisiaj w roli tego konferencjera prowadzącego wielką galę, galę dla najlepszych uczniów w Raciborzu. Ilu dzisiaj tych stypendystów tak plus minus razem przyszło tutaj na tą scenę i jak wygląda ta wysokość tych średnich? Czy to jest w stosunku do tych poprzednich lat lepiej, więcej? Stypendystów około 170 to są najzdolniejsi w Raciborzu, którzy osiągnęli w drugim półroczu poprzedniego roku szkolnego najwyższe wyniki, a więc bardzo dużo rzesza ludzi, to, dzieci to cieszy, tak? Bo to znaczy, że poziom nauki jest wysoki. Do tego były stypendia artystyczne, też kilka osób, które ogólnokrajową sławę robią, tak? Chociażby Witold, który śpiewał i uczestniczył w programach artystycznych, ale również fantastyczny występ uczniów szkoły numer 1, czy gra na pianinie, tak? To są te elementy, które wzbogacają nasze rozdania stypendiów, gale. To są dzieci, które na co dzień uczęszczają do naszych szkół. Poziom 5,51, średnia ocen uprawnia do tego, aby uczestniczyć w takiej gali. No oczywiście zachowanie bardzo dobre lub wzorowe. Nie ustajecie Państwo w Wydziale Edukacji nad organizacją tych gali. Dlaczego to jest takie ważne dla Was i dla tej społeczności szkolnej, rodzicielskiej, że tutaj to się dzieje i no nie jest przerwane w sposób, że może to nie trzeba. Wystarczy, że przecież te stypendia można przekazać, nie wiem, jakimś tam przelewem, nie organizować takich zbiorowisk, zgromadzeń. To jest bardzo ważny element. Z tego elementu nie zrezygnujemy nigdy, bo tak naprawdę to jest pokazanie tych najzdolniejszych przed rodzicami, przed mediami, tak, że mamy takie dzieci w mieście. Tymi dziećmi się chwalimy, bo to jest wysiłek rodziców, nauczycieli, dyrektorów i poniekąd też organizacji oświaty w Raciborzu i poziomu, który reprezentują właśnie ci najlepsi. Zapytam Pana jeszcze trochę lekko z prywatnej takiej strony, bo Pan jest też rodzicem stypendysty, więc widzi Pan, czy to jest dla tego ucznia, młodego człowieka ważne, on tym żyje, że musi tą średnią wyśrubować, czy to jakoś inaczej, nie wiem, siedzi Pan z synem i tam ostro piłujecie, czy to nie jest tak, czy to jest tak, że to samo z siebie gdzieś tam u tego młodego człowieka się rodzi? No właśnie tak miałem doświadczenie z własnego podwórka, tak, z domu, gdzie syn pod koniec roku już rzeczywiście ciągnął oceny do góry, żeby dostać stypendium i żeby osiągnąć odpowiednią średnią. Czyli jednak... Także jednak to mobilizuje te dzieci, żeby jednak jeszcze troszeczkę się pouczyć, jeszcze tą piątkę, szóstkę zdobyć. Także to jest ten dodatkowy atut tego wszystkiego, tej całej gali, którą tutaj dzisiaj mieliśmy okazję obejrzeć i uczestniczyć w niej. Pięknie.